Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Tytusa 2:11. Łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 17 werset. Są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego. List do Rzymian, 3 rozdział, 24-25 werset. Łaska Boża jest wspaniałym tematem w Biblii. Czym w ogóle jest łaska? Leksykon PWN podaje między innymi: w religii chrześcijańskiej pomoc, opieka lub niezasłużony dar udzielany przez Boga człowiekowi. Gdzie indziej możemy znaleźć: łaska jest niezasłużonym zlitowaniem Bożym wobec grzesznika, który zasłużył na coś dokładnie odwrotnego. Pełne odpuszczenie zamiast wiecznej kary. To właśnie oferuje nam łaska Boża. Istotą łaski jest to, że jest ona dla nas za darmo i nie wymaga żadnych zasług, gdyż nie bylibyśmy w stanie się nimi wykazać. Któż może wypełnić sprawiedliwe żądania Boże? Sprawiedliwość Boża wymaga jednak odpowiedniej sprawiedliwej podstawy, na której będzie nam okazana łaska. Dlatego Biblia ciągle powtarza o Panu Jezusie Chrystusie i Jego tak szczególnej śmierci przebłagalnej na krzyżu. Teraz Bóg może mnie, winnego grzesznika, ułaskawić, gdyż Jezus Chrystus wstawił się za mnie i karę za mnie wziął na siebie. W ten sposób zadość uczynił sprawiedliwości Bożej za mnie i za moje grzechy. W Chrystusie Jezusie Panu objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Tak czytamy w Biblii. Naprawdę dla wszystkich? Tak, łaska oferowana jest wszystkim, bez wyjątku, za darmo. Każdy musi ją tylko osobiście przyjąć, przez to, że wyzna Bogu swoją winę i uwierzy w Jego śmierć przebłagalną za swoje grzechy.